Hej, cześć, witajcie, z tej strony Piotrek, witam was w kolejnym odcinku z serii Don't Starve Shipwreck. Słuchajcie, bardzo, bardzo wam dziękuję za kolejne komentarze i za kolejne rady właśnie pod ostatnim odcinkiem i jeszcze pod poprzednim. Jest ich bardzo dużo, bardzo dziękuję. Niestety wiadomo jest, że jak dajecie ich bardzo dużo, to ja wszystkiego nie zapamiętam. Aczkolwiek staram się zapamiętywać wszystko takie najważniejsze rzeczy. Słuchajcie, jak pisaliście, niedługo ma do nas przyjść pora huraganowa, więc warto byłoby trochę poprawić nasz obóz, gdyż jest on zrobiony bardzo prowizorycznie. A wiadomo, że gra zaczyna się rozkręcać. Trzeba będzie zrobić zbroję z muszelek, to przede wszystkim, żeby nas węże nie zatruwały i żebyśmy mieli jakąś tam ochronę. Trzeba będzie zrobić włócznie i bardzo ważna rzecz, wiem już, jak rozwalać kokosy. Bardzo dziękuję tutaj za tą ogromną radę, dlatego że no głodniejemy, więc ja teraz sobie rozbiję tego kokonata. Robi się to maczetą, a ja nie wiedziałem w ogóle jak. Trzeba po prostu go położyć na ziemi. Okej, dobra, teraz już rozumiem. Czaję, zrobimy sobie zaraz jakąś potrawkę. I dodatkowo, co nam będzie potrzebne? Będziemy potrzebować więcej drewna. I też właśnie będę musiał zrobić łopatę, żeby wycinać te pieńki, które zostają. Ale najpierw się najedzmy. Bo jeśli chodzi o jedzenie, to jesteśmy troszeczkę w pupce. W pupie Milano. Dobra, co do tego dołożyć? Może kraba? Tak? Dobra. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. O, jeszcze jeden krab. Super. I wiem, że można zrobić też suszarkę na mięso, aczkolwiek... Poczekajcie, zaraz zobaczymy, co jest nam potrzebne. Gdzieś to było. To jest basic farm, improved farm, drying rack. Będziemy potrzebować liny i węgla. Dobra, okej. Okay. Co to jest? Poczekajcie. Fist full of jam. Dobre? Dobre, chyba dobre, smakowało. Słuchajcie, czy będzie... O, jest żółty ten. Ile mamy muszelek? Dwie. Potrzebne jest nam więcej. O, jest krab, jest krab, jest kolejny krab. Super. Będziemy mieli pożywienie. Zamiast czego? Dobra, może to wyrzucimy na razie. Dobra, to postawimy. Tak o tu. Dobra. I słuchajcie, to sobie schowamy do skrzyneczki. Kraba zresztą też, ale to może do tej. Tutaj mamy więcej miejsca. Z tego co pamiętam, powinna być jeszcze pełnia dzisiaj, więc przejdziemy się bez pochodni, poszukamy jeszcze tych muszelek. Łopaty miałem zrobić, właśnie. I jeszcze dodatkowo miałem zrobić Alchemy Engine, który jest potrzebny do zrobienia wielu rzeczy. Aczkolwiek wiem, że brakuje mi jednego złota. Czy tam nawet trzech. Brakuje nam złota w każdym razie. Dobra, postawmy to tutaj. Wężu! No, no patrzcie, no. Dobra. Otwieramy skrzynkę, tu nie ma. Tutaj ty... Flinta potrzebujemy. Na łopatę. Dobra, okej. Chowamy go z powrotem. Idź ode mnie, Iced. Nie będzie nas followować znowu. Dobra, słuchajcie, zobaczymy sobie te wzgórza piaskowe. Co z nich możemy tutaj tym razem ciekawego dostać. Bierz go. O. Coś może? Aha, czyli nie. Dobra. Limpecy są bardzo ważne, będziemy mieli co jeść. Ale woda nam się zbliża. O, jest muszelka, dobra, okej. Nie wiem, ile potrzebujemy muszelek na zbroję. Oho, no i przyszła do nas pora huraganowa. To było survivalu chyba? Podejdziemy za chwilę do Science Machine i zobaczymy wtedy. Są muszelki. Dobra, pozbieramy ich trochę więcej. Zapewne ich będzie potrzeba dużo, sporo na zbroję. Więc jeszcze ich pozbierajmy. Dobra, tu mamy. I tu. Tak myślę, że z 10 nam powinno wystarczyć pewnie. Nie orientowałem się, ile ich potrzebujemy. A szkoda, powinienem. Dobra, tutaj nic nie ma. Trochę by trzeba było wykarczować tych drzew tutaj, wiecie? Tak mi się wydaje. To możemy... O nie, może węże. Ile ich tutaj jest? Dobra, a najpierw te. Dig. Dobra, okej, okay, mamy to. Jeden. Dwa. Dobra, podejdźmy tutaj. To jest fight chyba? Mi się wydaje, tu jest... Spare... Włócznie też mieliśmy zrobić, właśnie. Seashore suit.
10 seaweedy będą na potrzebne i... Aha, i sznur. Dobra, sznur gdzie się robiło? Ja już nie pamiętam. Gdzie był sznur? Structures chyba? Jest sznur, dobra, okej. Dobra, porobimy sobie troszeczkę więcej. I teraz tak, w jedzonku, czego nam było potrzeba do tego? Do suszarki? Suszarka? Węgla. Pochodnie mamy? Mamy. Poczekajcie, zjaramy może drzewko? Jakieś? Wezmę to. Niech się jara. Dobra. Muszelki jeszcze. W ogóle, jak podczas tej pory huraganowej mam pływać? Czy będzie mnie też znosić? Będzie Lipton mały. O, jest muszelka. Dobra, okej. Ogarniemy to. Jeśli zginiemy, to trudno. Zrobimy sezon drugi. Może troszeczkę bardziej ogarnięty. Mamy skrzyneczkę. Czym to się robiło? Najpierw się wykopywało? Czym to się robiło? Okej. Nie mam pytań. Chyba, że tym. Pilopem. Nie. Dobra, mniejsze. Nie będziemy się zajmować teraz skrzyneczką. Łopata. Oj, głodni jesteśmy. Czekajcie, zjedzmy sobie jednego limpeca chociaż. Wracamy do obozu. Ogarniemy jakiś prowizoryczny posiłek. Żeby się troszeczkę najeść, żeby nam życie nie spadało. Mam 62 życia. No, życie na krawędzi. Ale cóż, nikt nie mówił, że będzie łatwo. Mamy kraby. Dobra, zjemy coś. Okej. Teraz tak, coś by nam się przydało. Kokoska weźmy. Jak już mamy te kokoski, to niech będą kokoski. Ojej, jesteśmy przemoczeni. Niedobrze. I limpec jeszcze. Dobra, kukaj. Wrzućmy tutaj jedzonko. O, dobra. Coś, w sumie jak tutaj już są te kraby, to niech będą tu. O. Znowu mamy to samo. Ten fist full of jam, czy coś takiego. No jak daje nam życie, znaczy w sensie dodaje nam jedzonka, to nie będziemy narzekać. Dobra, mamy węgla. Troszeczkę. Jeden. Cóż. Pochodynka jeszcze nam będzie potrzebna. Teraz tak, to podpalmy. O, trochę się ogrzejmy może. No, ogrzejmy się. Bardzo dobry pomysł. Dobra. Wiecie, przyjemny z pożytecznym. O, za gorąco. Siekierkę, gdzie my mamy? Siekierka, jest siekierka. Dobra, mamy dwa węgla. Będziemy mogli zrobić tą suszarkę. Food. Jest. Dobra, to wróćmy. Zaraz popłyniemy jeszcze po wodorosty, zrobimy sobie tą zbroję. O, jest drewienko. Ja bym proponował tutaj trochę tego wykarczować. Aż za chwilę. Bo tego jest za dużo tutaj, zdecydowanie według mnie. Dobra. Food. Science machine. Gdzie jest ten? Dryer. Jest, okej. Postawmy to sobie może tak tu. Powiesimy to mięsko, które mamy. O. I wysuszymy. Good job. Jakiś krok w dobrą stronę jest. To wyrzućmy, to nam się nie przyda w ogóle. Potrzebujemy jeszcze... jednej muszelki i do tego... tych dwóch wodorostów. O, jest ten, złapał się ten krab. Okej. Ale nie to, nie. To weź. Mamy kolejnego kraba. I teraz tak. Mamy wodorosty, widzę. Czy możemy do nich podejść tak po prostu? Nie, musimy do nich podpłynąć. Dobrze. Więc tak zróbmy. Ile mamy jeszcze tego? 83 łódki. No, powinno wystarczyć. Oho, ciemno się robi. Zdążymy zabrać te seaweedy. Gdzie one są jeszcze? Postawmy, była mapa. Tu są.
Tylko, że one są niewyrośnięte. Tu na dole jeszcze są. Może zdążymy. Mam taką ogromną nadzieję. Jakaś rybka tutaj płynie. Nie, tutaj też oczywiście są niewyrośnięte. Tutaj też nie. Tam są, tylko że one są takie na głębokiej wodzie troszeczkę. Co to jest? Ja to chcę. To wyrzucę. Wywala mi to. Co to jest? To są jakieś jagódki. Dobra, zostawmy, wysiądźmy z łódki. Exit. I ogarniemy to w następny dzień. Myślę, że jeszcze ta w miarę ta zbroja to nie zając, nie ucieknie. Łopata. Wykopmy to, póki to mamy. O. Czekajcie. Mhm, świetnie, wybornie. Niedobrze. Dobra, jakoś to ogarniemy. Dlaczego my nie mamy trawy? Ogarniemy to, dobra. Uda nam się. Nie wierzę. Zlamiłem totalnie. Dobra. Ile jeszcze chwila została? Dobra, jesteśmy głodni. Again. Dobra. Trzeba będzie O, jeść, szybciutko jeść. Teraz tak, weźmy sobie kraba. Kraba mamy, więc ja go tu wrzucę od razu. Weźmy to i limpecy weźmy. O, dobra. Pyk, kukaj. I zjemy sobie jeszcze jeden posiłek, żeby się trochę tak bardziej najeść może tym razem. Kukaj się, szybciutko. Dzień 12. No, almost done. No, come on. Życie nam spada. Zupa rybna. Dobra. Okej. Nie tego. Tego weźmy. Weźmy dwa kraby, bo ich mamy sporo. W każdym razie na razie. I do tego dorzucimy może... Mamy coś? Limpecy by nam się przydały, tylko czy one są... To są niby te skały z limpecami, ale tutaj żeśmy byli. Coś by się nam innego jeszcze do jedzenia przydało. Tych nasionek nie możemy. Co to jest? Zgnilizna. Zgnilizną możemy nawodzić roślinki. Ona nam się przyda. Dobra. Chyba, że upieczemy sobie jeszcze krabiki. To nie jest głupie. Okej. Zjedzmy nasionka. Dobra. Trochę nam życie się jeszcze podniosło. Nie. Odejdź. Grzybka weźmy. Tak. Grzybka opieczemy. Dzień dobry, tukanie. O, mamy te nasionka. Okej. Berisy. Boże, jak dobrze. To już wiemy, co zjemy. Dorzucaj do tego. I wiem, że mam zrobić sobie jeszcze jeden piecyk. W sensie, no tak, piecyk. Bo jeden to za mało. Tak wiem, aczkolwiek to najpierw takie priorytety. Zbroja, włócznia i tak dalej, a później następny piecyk. No. Kukaj się. Znowu tańczę. Nie wiem, co ja mam z tym tańczeniem na kamerze ostatnio. Dobra, ratatuj. No, pięknie, troszeczkę w miarę jesteśmy najedzeni. Tak już do połowy. To jest jakiś progres. Teraz możemy pójść popływać jeszcze w poszukiwaniu wodorostów, seaweedów. Może się jakieś odnowiły. Jeszcze w drodze powrotnej, jak już wrócimy z powrotem, będziemy szli do obozu, żeby zrobić sobie właśnie tą zbroję. Poszukamy jagódek. To jest bardzo dobry pomysł. Co nam wypadło? Aha, to my zgubiliśmy? Stratwy? Ups. Są seaweedy. Szybko. Chodź. Dobra, okej. Bierz się. Halo! Czasami nie bangla, jakoś nie wiem, nie ogarniam tego.
Dobra, trzeba będzie jeszcze pozbierać tej trawy, chyba że ją mamy w skrzynce. Żeby zrobić sznur jeszcze, bo wykorzystaliśmy go do suszarki na mięso. Dobra, exit. Wychodzimy. I biegnijmy ku przygodzie. Weźmy sobie jeszcze te nasionka. Zjemy sobie, o. One są mokre, a tam. Mokre, wilgotne. Mokre to za dużo powiedziane. Teraz pytanie, mamy 9 siekierki. Zetnę to drzewko. Nie, oczywiście, że nie. Mamy rzeczy na siekierki. Nie mamy. Krzemień nam potrzebny. Był tu gdzieś. Halo. Gdzie jest flint? Dobra, jest. Zetniemy już to drzewo, jak już tutaj jesteśmy. I będzie mi trochę więcej drewna. Bo nie ukrywam, że jeśli chodzi o drewno, to mamy 9 i trochę biedujemy w tym momencie. No ale cóż. Wiem też, że mamy ścinać palmy, bo z palmy są kokosy. Okej. W takim razie weźmy się za palmę. Będziemy mieć przynajmniej dodatkowo co jeść do jedzonka. Do piecyka co wrzucać. Oho, oczywiście nie ma kokoska. Ja to wyrzucę, albo po prostu splantuję to drzewko gdzieś tu. O, plantuj. Nie drop, plant. Kliknąłem przecież plant. O, dobra, okej. Łopata. Wykop mi to i wykopiemy jeszcze tamto. O, jest tam jeszcze w głębi, widzę. Do wykopania, okej. Czy tutaj przypadkiem nie będzie gdzieś zaraz węża? Pewnie jakiegoś. Na jakiegoś się natkniemy na bank. Coś tutaj jest, jakieś jagódki, maybe. Oho, no oczywiście, wiedziałem. Lipton mały. Dobra, wróćmy, bo chyba mamy już rzeczy na zbroję, to przynajmniej zbroję sobie zrobimy. Co to jest? Flint. I będziemy mieli jakąkolwiek ochronę. Więc to już będzie dobrze. Co to było? Nie mam się bać? To było creepy. No dobra, okej. To było tutaj? Gdzie było? Obawiam się tego, co słyszę. Jakiś potwór? No wiem, że zaraz będzie ciemno, tylko gdzie były sznury? A, nie mamy trawy. No tak. Co to ma być? Nie mamy trawy. No shit. Przez tą łopatę. Nie. O, nie ogarniam. Czekajcie, schowajmy to. Nie wiem, że jesteśmy... Nie, nie, nie. Co się tutaj odwala? Obawiam się tego, co to ma być. Dobra. Co to jest? Ja... Niedobrze. Czy to się... O shit, zginiemy, jak nic. Nie mamy pochodni nawet. O shit. To by było chyba na tyle. Nie. Tak było blisko, już tak było dobrze. No, o tym nie wiedziałem, od tego się nie spodziewałem. No powiem wam tak. Podsumujmy to, te całe 11 dni. Gdyby nie to, że nie znałem tej gry tak od początku, nie znałem, co trzeba tutaj robić tak na samym początku, byłoby lepiej.
Naprawdę, byłoby lepiej, bo te podstawowe rzeczy byśmy zrobili wcześniej. I myślę, że jak zaczniemy sobie następny odcinek, czyli już drugi sezon, to będzie lepiej. Także myślę, że będzie lepiej. No co mogę wam innego powiedzieć? No przetrwaliśmy te 11 dni i tak nie było najgorzej, bo to były 4 odcinki. Także mam nadzieję, że wam się podobało, że będziecie ze mną w kolejnych odcinkach. Dziękuję za wszelkie rady i wezmę je sobie oczywiście do serca. Jeszcze tam poczytam przed następnym odcinkiem i co? Trzymajcie się, do zobaczenia. Nie zapomnijcie koniecznie łapce w górę, subskrypcji, komentarzu i dzwoneczku. No i co? Zginęliśmy, ale powstaniemy z powrotem. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa, pa!